Cześć, witam Cię w lekcji o czasie present simple, który jest naprawdę simple, czyli prosty. Przekonaj się o tym ze mną w tym krótkim nagraniu, które dla Ciebie przygotowałam. Po co Ci w ogóle zawracać sobie głowę czasem present simple? Używasz go wtedy, gdy chcesz powiedzieć o tym, co się często powtarza. Na przykład chodzenie do szkoły. I go to school on Monday. No i w sumie on Tuesday i on Wednesday też I go to school. To właśnie rzecz powtarzalna. He plays tennis every morning. A on codziennie rano gra w tenisa. Albo she rides her bike every day. Każdego dnia, codziennie ona jedzie rowerem. Może do szkoły. We walk the dog 3 times a day. Jeśli masz psa albo znasz kogoś, kto ma psa, to wiesz, że powtarzamy to wychodzenie z nim 3 razy dziennie, tak jak tutaj, żeby nie było katastrofy w przedpokoju. Jeśli chcesz mówić o czymś, co lubisz, na przykład I like pizza, o czymś, co uwielbiasz, he loves reading books, albo she enjoys swimming, ona lubi, cieszy ją, sprawia jej frajdę pływanie. A oni lubią koty, they like cats. To właśnie czas present simple będzie Ci potrzebny. I jeszcze. Coś jest częścią planu, jakiegoś harmonogramu, jest jakaś rozpiska, kiedy coś się dzieje. Na przykład I ride my bike at the weekends. Tak mam zaplanowane. She has English classes every Wednesday. To chyba super przykład. Chodzisz do NCO, masz swój angielski w jakiś konkretny, określony dzień, tego się trzymamy. I to właśnie jest proste, czas present simple, teraźniejszy, prosty, powtarzalna rzecz. We visit our grandma once a month. Taki mamy plan, zwyczaj, rozpiskę, wizyt u babci, jeśli ktoś by miał, że to wypada raz na miesiąc. Jeszcze, jeśli coś jest faktem, nie można tego zmienić, jest taka prawda prawdziwa i naturalna o świecie, że pies ma ogon, a dog has a tail, a miśki mieszkają w jaskiniach. Birds sleep in a cave, śpią w jaskini. Cows give milk, krowy dają mleko, tu mamy zdanie a cow gives milk, krowa daje mleko, jedna krowa daje mleko, albo giraffes live in Africa. A żyrafy mieszkają w Afryce? No nie, mieszkają w Polsce, mieszkają w Afryce. Widzisz, to jest właśnie taka prawdziwa, niezmienna prawda o świecie. Tak można długo. Kto mieszka na Antarktydzie, gdzie pingwiny, a gdzie lwy, że deszcz pada lub nie pada w jakiejś tam części świata, takie właśnie fakty niepodważalne. Rozumiesz, co mam na myśli? To zobaczmy, jak taki prosty czas teraźniejszy, prosty się buduje. No prosto, bo inaczej być nie może. Osoba, osobą może być człowiek, ale może być i kot, może być pies, może być jakiś przedmiot. W zdaniu jest to osoba, czasownik, no i reszta zdania, jeśli mamy coś więcej do powiedzenia. Na przykład, ja lubię zimę. Zobacz, osoba jest zielona, czasownik jest niebieski, pojawia się tam przy she. Końcówka. No i tą częścią zdania, tą resztą dodatkową jest zima. I like winter, she likes winter. Ta eska będzie się pojawiała tam, gdzie jest he, she lub it. Zaraz dokładnie sobie to przedstawimy. Eska może to być es albo is, to też zaraz dokładnie pokażę Ci kiedy co. I go to school, you go to school, she goes to school, he goes to school, it goes to school, we go to school, you go to school, they go to school i tak dalej. Nie ma dalej. Tyle jest osób. Ale już na pewno widzisz, że you, we, you, they to po prostu wzięty ze słownika najzwyklejszy czasownik albo taki jak umiesz i chcesz użyć. A tam gdzie she, he, it, czyli mówimy w gramatyce, że w trzeciej osobie, bo pierwsza to ja, druga to ty, a trzecia to on, ona lub ono, tam dodajemy właśnie tą eskę. I like winter, you like winter, she likes winter, he likes winter, it likes winter.
tak? To właśnie ta eska w trzeciej osobie, o której trzeba pamiętać. Eska lub eska i eska. Jak i kiedy? No w większości przypadków po prostu dodasz eskę. I run, she runs. I play, he plays. Jeśli wyraz kończy się, tak jak tutaj masz, na s, s, h, sz, x, to ciężko byłoby po prostu dodać eskę, no bo zobacz, mamy na przykład wyraz kiss, buziaki, kiss, no i to już jest dwa sy i co nam wyjdzie? Kiss, nie jesteśmy wężami. Dlatego mówimy is, kisses, goes, catch, łapać, catches. To naturalnie łatwiej nam wychodzi, niż mówić catches, kisses, misses, goes. A kiedy is, spójrz, kiedy tu wyraz mamy zakończony na y, czyli na literę y, a przed nim jest spółgłoska. Fly, latać, flies, try, próbować, tries. Będziemy to jeszcze ćwiczyć. He, she, it zaopatrujesz w taką eskę lub eskę lub ieskę. Jeszcze jedna rzecz, o której musisz pamiętać, to czasownik to be. On też przydaje nam się w tym czasie. I am lub I'm, you are, you're, we are, albo krótko we're, you are, you're i they are. There. A w trzeciej osobie? No jest ta eska. He is, she is, it is. Coś to można łatwo zapamiętać z tą eską w trzeciej osobie, zwłaszcza, że można też mówić, że pani, czyli she, pan, czyli he i it, czyli ono, pani, pani, pies, zawsze chodzi z s. Ono zwierzę. Spróbujmy poćwiczyć. Spróbuj wybrać odpowiedź, która twoim zdaniem będzie najlepsza. Tom. No i teraz work, works. Is work? No nie chcę nic podpowiadać. Tom pracuje jako kucharz. Tom. To można zamienić na co? Na she, na he, na we, na he, bo Tom to chłopak. Czyli Tom works as a cook. Należy mu się eska, bo to pan. We tennis in the afternoons. Play, plays, czy coś innego. Czy tu się należy ta eska? To jest chyba podstawowe pytanie, bo tu więcej trudności nie bardzo. Nie bardzo są, więc we. Wiesz już? Eska się nie należy. We play tennis in the afternoons. Bo we to ani pani, ani pan, ani pies. We play tennis in the afternoons. John, a teacher. Be to taki wyjątkowy czasownik być. On po swojemu robi swoje sprawy. I odpowiedź twoja brzmi John is a teacher. Czyli jest nauczycielem. Nie, dodajemy eski do be. Be się odmienia. Pamiętasz? I am, you are. John, czyli he, is a teacher. Jeszcze. They always pizza for lunch. Czy należy się eska? To jest oni. Nie należy? They have pizza for lunch. Mam nadzieję, że nie every day. Rob. Należy się Robowi eska? Tak, bo to he. Rob likes swimming. Lubi pływać razem z eską. We sisters. My siostrami jesteśmy. We are sisters. My jesteśmy siostrami. Wynika nam z odmiany be, który jest wyjątkowym czasownikiem. My mom, an interesting job. Mama ma ciekawą pracę. Mama to ona. Tak, mamie się należy eska.
I ten czasownik właśnie tak będzie wyglądał. My mom has an interesting job. Pamiętasz to doskonale z odmiany czasownika mieć. On właśnie tak z tą S-ką wygląda. My mom has an interesting job. They traveled England every summer. Oni do Anglii podróżują co lato, w każde lato. No i pytanie, czy im należy się S-ka? No nie, bo to ani pani, ani pan, ani pies, to oni, czyli they travel to England every summer. Fajnie mają. Zobacz, po 10 minutach lekcji umiesz powiedzieć o rzeczach, które się powtarza. Na przykład he brushes his teeth i mu się należała eska. Birds sleep in a cave. O prawdach takich prawdziwych natury na przykład, że misie śpią w jaskiniach, że ona jeździ na rowerze i zobacz, należy się jej ta eska. O tym, że chodzimy do szkoły, o tym, co się powtarza, prawda? Albo, że ja szybko biegam, też prawda prawdziwa, czynność powtarzalna. Wszystkie te rzeczy załatwisz sobie właśnie czasem present simple, dodając eskę i tyle. To co? Czy to jest prosty czas? No pewnie, że tak. Do zobaczenia w następnej lekcji o tym, jak pytać i przeczyć w tym czasie. Present simple. Bye!